Miałem to nagrać na stojący, ale sytuacja jest na tyle poważna, że usiądę. Jak ta? Jak ona ma? Z TVP. No dobra, nie dam rady. Słuchajcie. Temat jest na tyle poważny, że naprawdę postanowiłem, dziś jest Boże Ciało, postanowiłem to, już odszukuję sobie link, postanowiłem o tym powiedzieć. Sytuacja jest taka, że wkrótce koniec opustów dla prosumentów. W 2022 roku nowy system rozliczeń. A jaki, to zobaczycie zaraz. Pamiętacie ostatni odcinek? Ostatnio nagrywałem z Marcinem Mizgalskim na tym, że być może będą oddawali nam 100% energii, którą wyślemy do nich. Okazuje się, że nie. Dzięki, Marcin, za link, który mi podesłałeś. Zresztą jeszcze będziecie go widzieli w filmie też. Zakończenie systemu opustów dla prosumenckich mikroinstalacji. Uruchomienie od początku 2020 roku. Czyli wszystkie instalacje, które zostaną uruchomione po 1 stycznia 2022, nie będą już traktowane jako prosumenci, tylko będzie nowy tryb, który będzie na zasadzie odsprzedaży energii, czyli naszą energię, która zostanie wyprodukowana, a nie zużyta przez nas w autokonsumpcji, oddamy, odsprzedamy, czyli na fakturach, to co Marcin po prostu wykrakał wszystko w 100%, To, co oddamy, pojawi się u nas na fakturze jako sprzedaż, czyli będziemy sprzedawcami dla energii. Jak to Ministerstwo Klimatu określiło, dlaczego to robią? A to po to, żeby partycypacja nas jako prosumentów i tych, którzy produkują energię, czyli zakładów energetycznych, była równa, czyli żebyśmy po prostu razem budowali ten system energetyczny. Więc tak to ma wyglądać. Jakie są jeszcze pomysły? Kluczowe zmiany dla krajowego rynku energetyki prosumenckiej, którą ma wprowadzić projekty ustawy zaproponowany dzisiaj przez Ministerstwo Klimatu. W tym systemie prosumenci za każdą 1 kWh nieskonsumowaną i wprowadzoną do sieci dostawali do tej pory 80% przy 10 kW instalacji, 70% przy powyżej 10 do 50 kW. A teraz ma to wyglądać tak. Z alternatywnego systemu rozliczeń mogą skorzystać prosumenci będący przedsiębiorcami, którym przysługuje prawo do wyboru systemu opustów lub sprzedaży nieskonsumowanej energii elektrycznej po średniej cenie z rynku. Średnia cena z rynku, oczywiście to nie, to jest średnia cena z rynku z zeszłego roku, wynosi 252 zł za megawattogodzinę, czyli 25 groszy chcą nam płacić za 1 kWh. A my w najtańszej taryfie płacimy, jak dobrze pamiętam, 35-38 groszy, coś takiego. Ministerstwo Klimatu uważa, że jest to bardzo sprawiedliwe i bardzo takie rozwojowe dla energetyki i dla nas prosumentów. No jest jeden plusik malutki, czyli wszyscy ci, którzy zamontują fotowoltaikę, przynajmniej tak na razie z tego projektu wynika, jak to wyjdzie, zobaczymy w trakcie, ale ci, którzy zamontują do do 1 stycznia 2022, będą mogli korzystać na starych zasadach z tego tak zwanego prosumenta, nie będą musieli jakby iść w kierunku tych nowych zmian. Oczywiście będą mogli pójść w tym kierunku, jeśli uważają, że im się to będzie bardziej opłacało. Co jeszcze nowego ministerstwo tutaj proponuje? Proponuje stworzenie czegoś takiego jak agregatorzy, czyli takie podzakłady energetyczne, które będą skupowały od nas tą energię, bo ta cena, którą Wam podałem, czyli te 250 coś tam złotych, spojrzę, w ogóle źródło, z którego nagrywam ten film, to jest Gram w Zielone, więc i tutaj link, w linku oczywiście dam Wam do tego artykułu, w opisie, przepraszam, dam Wam do artykułu link. Ministerstwo, tak jak mówię, 252 zł za megawattogodzinę, ale będziemy mogli podpisać umowę z tak zwanymi agregatorami, czyli nazwijmy takimi
podmiotami, które będą mogły od nas skupić tą energię i później będą sobie ją sprzedawały dalej i te ceny być może będą po prostu lepsze. Oczywiście koncepcja sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej wytwarzanej przez prosumentów ma być w pełni spójna z wymogami dyrektywy 2019/944 w zakresie oddzielnego rozliczania wprowadzonej i pobranej w sieci energii elektrycznej. Jak tutaj czytamy, Ministerstwo Klimatu ocenia, że nowy model rozliczeń zapewni sprawiedliwą partycypację w kosztach wszystkich odbiorców energii elektrycznej, zapewniając równy udział prosumentów w systemie opłat. O co w tym wszystkim chodzi? Jak czytamy artykuł z Gram w Zielone, wynika tak, że ministerstwo bardzo chce, abyśmy my sobie sami zakładali akumulatory, czyli magazyny energii, o których zresztą film zrobimy w następnym prawdopodobnie odcinku, bo z Marcinem Mizgalskim nagraliśmy taki odcinek o magazynach energii, jak można to fajnie sobie ogarnąć. Żebyśmy my byli dla siebie, że tak powiem, magazynem energii, żebyśmy nie zbyt wiele nie potrzebowali od elektrowni. Tylko że to nie do końca tak działa, bo żebyśmy byli takim super magazynem energii, musielibyśmy mieć bardzo duże magazyny energii, jeżeli na przykład chociażby tak jak w moim przypadku ogrzewamy również dom. Więc taki magazyn energii, o których tutaj jest mowa i nawet będzie wspierany przez Ministerstwo Klimatu, ja już chyba czuję, dlaczego do tej pory nie ma jeszcze prądu 3.0. Ponieważ oni cały czas myśleli nad tym, żeby najpierw wprowadzić te zmiany, a później dopiero zaproponować dopłaty. I jak znam życie, a pewnie znam troszeczkę, zresztą było troszkę o tym mowa, że mają być współfinansowane magazyny energii, no i to właśnie będzie miało miejsce. Prawdopodobnie w prądzie 3.0, zresztą jak tylko to się pojawi, to na pewno Wam o tym powiem. A wracając do magazynów energii, no to tak, jeżeli jesteśmy takimi prosumentami, którzy korzystają normalnie z prądu, czyli nie ogrzewamy się, tylko korzystamy sobie, świeci nam się żaróweczka, lodóweczka i inne takie pierdolety, no to wtedy możemy sobie postawić taki magazyn energii na poziomie, nie wiem, 16, 20 do 30 kWh i to nam wystarcza na taką naszą autokonsumpcję, tylko że nadwyżka i tak będzie szła do energii, więc tutaj właśnie pojawią się tak zwani agregatorzy, do których będziemy mogli sprzedawać tą energię. Zgodnie z propozycją Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ci, którzy przystąpią od 2022 roku, czyli od stycznia 2022 roku, będą mieli gwarancję, że zakład energetyczny od nich odkupi tą energię, więc tutaj jakby jest pewna pewność, no tylko z tą ceną będzie tak jak Wam mówiłem wcześniej, ale tutaj będzie takie zapewnienie. Cena zakupu wyprodukowanej przez prosumenta energii elektrycznej będzie wynosić 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Jak zapewnia resort klimatu, wprowadzenie agregatorów stworzy okazję do wypracowania nowych modeli biznesowych, które uwzględniają magazynowanie wyprodukowanej energii i zapewniają korzystne wynagrodzenie dla prosumentów niż minimum wskazane w zaproponowanym systemie rozliczeń. Czyli tak jak powiedziałem, będą od nas odkupowali być może po trochę wyższej cenie niż robią to zakłady energetyczne, zależy w którym regionie, czyli tak jak u nas na przykład PGE, Tauron czy Enea. No to takie nowinki. Jaka propozycja? Propozycja taka, jeżeli jesteś prosumentem i albo jeszcze nie jesteś prosumentem, a chciałbyś nim zostać, bo sądzę, że te nowe zmiany na dobre nie pójdą, tylko raczej na złe, no to po prostu do 2022 roku, do stycznia powinieneś się stać tym prosumentem, a jeżeli jesteś prosumentem za małym, tak jak ja, no to trzeba będzie chyba rozbudować fotowoltaikę, żeby później mieć wybór, a nie być zmuszanym do czegoś, czego po prostu nie chcemy. No i takie to nowinki przyniósł nowy dzień. Dziękuję bardzo za obecność i zapraszam Was na kolejny odcinek. Obiecuję, że następny to będzie o magazynach energii. Na pewno o magazynach energii. Cześć.